Witam serdecznie, moim gościem Piotr Laciuga, Set Betkowski Brukowe. Witam serdecznie. Jeszcze żyjesz tym meczem, jeszcze nabuzowany, chodzisz od punktu A, B do C, D. Tak naprawdę dzisiaj wszyscy żyli w tym zespole waszym. Wygraliście dzisiaj z bardzo mocnym zespołem, DRC, MKM, Izolację. 5-2, gratulacje. Tak, bardzo mocny zawodnik, raczej drużyna. No co, zagraliśmy spokojną piłeczką od tyłu, kontry, podawania, wyszło na boisku, 5-2. Nic dodać, nic ująć. 3 punkty zostały nasze i tyle. Jesteście drużyną Beniaminkiem i bardzo dobrze zaradzicie. No zobaczymy. No pierwszy mecz przegrany, później jest lepiej. W pucharach dobrze nam idzie, zobaczymy. Oby się utrzymała ta ekstraklasa i pokażemy w następnym roku, na co nas stać tak naprawdę. Gracie pierwszy raz w ekstraklasie, więc jakie opinie? Ciężko? Zawodnicy jak prezentują poziom? Nie, no jest poziom. Tu jest poziom. Pierwsza liga to takie kopanina, ale tu jest poziom. Chłopaki grają. Ciężko jest. Mówią niektórzy, nawet w poprzednim wywiadzie kolega stwierdził, że pomimo tego, że to jest najwyższa ekstraklasa, największe emocje, największy pęd do piłki, to też największa kultura. No tak, kultura, Łukasz. Tak, kultura, ale aczkolwiek no, czasami nerwy puszczają, sam wiesz jak to jest na boisku. No. Piłka nożna, nerwy puszczają, krzyki, nerwy. Coś ci mogę więcej powiedzieć, jestem tak zmęczony tym meczem, że Biegałeś 2 gole, 1 asysta, także zasłużyłeś się na odpoczynek i piwko zimne. Nie, abstynentem jestem, nie piję, ale odpoczynek tak, z rodzinką, kolacja, film i do spania. Takie pytanie jeszcze odnośnie setbetu. Widać, że jeszcze ta forma nie jest ustabilizowana. Tak naprawdę patrząc na wyniki, to jest raz lepiej, raz gorzej, ale naprawdę prezentujecie się całkiem nieźle. Który element dzisiaj jeszcze do poprawy tak naprawdę po tych 5 kolejkach? No obrona, troszeczkę obrony i żeby nerwów tyle nie było i będzie dobrze. Właśnie nerwy, okej. Gdybym przyniósł miernik, można powiedzieć, to mielibyście największe decybele, jeżeli chodzi o hałas na hali. No dobrze mówisz. U nas są takie nerwy, że... No ale czasami trzeba, no czasami power jest potrzebny i oby 3 punkty były następne u nas i tyle mogę ci powiedzieć. I tego życzę, dziękuję za wywiad. Dziękuję ci serdecznie, powodzenia. Cześć. Dzięki.